Pana. Dzisiaj, tej nocy, świętujemy Boże Narodzenie, uroczyście wspominając pierwsze przyjście Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemię. A dokonało się to wyjątkowej nocy w miejscowości zwanej Betlejem ponad 2000 lat temu. Bóg Wszechmogący wybrał czas i miejsce, a także sposób objawienia się ludziom. Opuścił, jak śpiewamy w kolędzie, niebiańskie progi, a wybrał ziemskie barwy i zamieszkał między nami. Przyszedł do nas jako małe, bezbronne i niewinne dzieci, którego widok wzrusza i uszczula, a serca dobrych ludzi napełnia radością. Bóg, objawiając się w tej postaci od samego początku, chciał pokazać ludziom, że nikomu nie zagraża, że każdy człowiek może się do Niego zbliżyć. Prostota, bieda, czasem pogmatwane życie czy zetknięcie na margines społeczeństwa nie stanowią przeszkody w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Przecież to biedni pasterze, strzegący swych trzód, którzy nie zawsze z należytym szacunkiem byli traktowani przez współczesnych, jako pierwsi złożyli wizytę dzieciom w Betlejem. Chrystus przyszedł na świat do ludzi, którzy pogrążyli się w nieszczęściu na skutek buntu wobec Twórcy, którzy zerwali przyjacielskie więzi z Bogiem i zniszczyli swoje dobre relacje z drugim człowiekiem. Przyszedł więc do grzeszników, aby ich ratować. Święty Jan w swoim pierwszym liście napisał: wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. Natomiast prorok Izajasz tak to pisał: przyjdzie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc łamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszyć wszystkich zasmuconych. Zaskakuje więc nas podejście niektórych ludzi do naszego Zbawiciela, na przykład Herod, ówczesny król Judei. Kierujący się swoim szaleńczym umysłem, żądał tylko jednego – władzy. W niewinnym dzieciątku widział przede wszystkim wroga, którego za wszelką cenę chciał zgładzić. Dlatego rozkazał wymordować wszystkich małych chłopców. Wiedząc, że go mędrcy zawiedli, czytamy, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Oto dowód, do czego doprowadza nieliczenie się z Bogiem i Jego przykazaniami. Zwalczając Jezusa Chrystusa, Herod dopuścił się okrutnych zbrodni. Ewangelista święty Mateusz pisze, że krzyk usłyszał Rahel, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utrudnić się żalu, bo już nie ma. A przecież bezwzględny władca dobrze wiedział, że dzieciątko narodzone w Betlejem jest Mesjaszem, że przyszło na świat, by uwolnić ludzi od nieszczęść, by ratować także jego. Jezus uszedł śmierć, bo w obliczu krwawych zamiarów okrutnego króla Heroda święty Józef po usłyszeniu ostrzeżenia anioła o niebezpieczeństwie grożącym Bożemu Dzieciątku się stało rodziną do Egiptu. Dopiero po śmierci Heroda, na znak dany od anioła, święta rodzina powróciła do Nazaretu, gdzie Jezus wzrastał i rozwijał się, by potem w wieku około 30 lat rozpocząć działalność publiczną. A prowadził ją aż do tragicznej śmierci na krzyżu, czyniąc w tym czasie wiele dobra, nauczał, uzdrawiał, wypędzał złe duchy i głosił Królestwo Boże. Dokonywał niezwykłych rzeczy, z których jasno wynikało, że jest Bogiem. Jednak nie wszyscy uważali go za Syna Bożego. Nawet mieszkańcy Nazaretu mówili,
Czy nie jest to cieśla syn Maryi, Abraham, Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Nie przyjęli go jako Zbawiciela. Odnosili się do niego jako do zwykłego człowieka, jak do jednego z nich. I do czego doprowadziła ich taka postawa? Ewangelia według świętego Mateusza podaje. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. To kolejny przykład, jak wiele traci człowiek, gdy nie odnosi się do Jezusa Chrystusa jako do Boga, a widzi w nim tylko człowieka. Święty Jan Paweł II w orędziu bożonarodzeniowym Urbi et Orbi w 1981 roku przypomina, jak wiele traci człowiek, który nie dopuści Chrystusowi urodzić się podatkiem swego serca, światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Jak wiele traci człowiek, gdy nie spotka się z nim i nie zobaczy w nim Ojca. Bóg bowiem objawia się człowiekowi w Chrystusie jako Ojciec. I jak wiele traci człowiek, gdy nie zobaczy w nim swego człowieczeństwa. Chrystus bowiem przyszedł na świat, ażeby do końca objawić człowieka samemu człowiekowi, ukazać mu jego powołanie, tym, którzy go przyjęli na jego osób, aby się stali synami Bożymi. Mieszkańcy Nazaretu mogli tak wiele zyskać. Zło, które sprawiało, że ich życie było trudne i uciążliwe, mogło zostać pokonane. Wystarczyło by, żeby uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, żeby zobaczyli w Nim Boga i by Mu bezgranicznie zaufali. A jak jest ze współczesnym człowiekiem? Nasz papież Jan Paweł II tak to ocenił. Dramat polega na tym, że Chrystus światło świata wielu jest nieznany. Przez innych nie jest przyjmowany, a nawet odrzucany. W naszym społeczeństwie rozpowszechniona jest niestety kultura nacechowana egoizmem i zamknięta na poznanie i miłość Boga. Kultura ta, odrzucając w istocie stałe odniesienie do transcendencji Boga, rodzi zagubienie i niezadowolenie, obojętność i samotność, nienawiść i przemoc. A co się dzieje z człowiekiem, który przyjmuje Jezusa Chrystusa, Bożą dziecinę? Wystarczy spojrzeć na pasterzy, którzy wypełnili to, co było im polecone z nieba. Udali się na spotkanie z Panem, choć go nie pojmowali, jednak szanowali go jako Boga. Poddali hołdu nowonarodzonemu dzieciątku Jezus. Pełni radości wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im było powiedziane. Bo spotkanie z Jezusem Chrystusem zawsze napełnia serce człowieka radością. O tej radości wspomniał już wysłannik niebieski. Anioł do pasterzy powiedział: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Boża radość jest lekarstwem na nasze smutki. To źródło naszej siły do pokonywania doznawanych przykrości. Święty Jan Apostoł, opisując przyjście na świat Syna Bożego, tak mówi o tych, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa. Wszystkim tym jednak, którzy nie przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Przyjąć Jezusa Chrystusa do swego serca, sprawić, by mógł zamieszkać w nas, czego On sam bardzo pragnie, oznacza dla człowieka także współczesnego otrzymać od Boga niezwykłą moc. Jan Paweł II tak powie o tej niezwykłej sile. Jest to moc wewnętrznie przemieniająca człowieka, zasada nowego życia, która nie niszczeje i nie przemija, ale trwa ku żywotowi wiecznemu. Kochani, na zakończenie, proszę przyjmijcie moje z głębi serca płynące świąteczne życzenia.
Niech wspaniałe dary Bożej dziedziny mocu zagoszczą w sercu każdego z was, byście z powodu Ducha umieli pokonywać wszelkie trudności. Podnieś rękę, Boże dzieci, błogosław naszej ojczyźnie i nam wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego roku.